Halo, halo, witam serdecznie wszystkich ciepło. Zaczynamy spotkanie. Na początku kilka pytań do Was, żebyśmy mogli się troszeczkę poznać. Dajcie znać na czacie, skąd jesteście, skąd operujecie. Za chwilę powiem Wam, co robimy dzisiaj na spotkaniu. Dzisiaj są, czy dzieją się fajne rzeczy na rynku. Nasze spotkanie, praktycznie każde spotkanie, tak jak widzicie na planszy, dajcie też znać, jak widać planszę na czacie. Londyn, Łódź, Bad Soden, Niemcy, Warszawa, Lesko, Warszawa, Bergen, Norwegia. O, z Norwegii czasami kogoś widzimy. Witamy serdecznie z różnych stron świata. Turek, Toruń, Oslo. Skandynawia widzę dzisiaj mocno na webinarze. Pozdrawiam Was serdecznie. Sopot. Sopot. W Sopocie pewnie wietrznie czy chłodno, jak wieje nad morzem, prawda? Z tego co pamiętam. Gdynia, Pszczyna, Białystok czy Bstok, Nottingham, UK. Co chcę Wam powiedzieć? Dzisiaj bardzo spotkanie ciekawe, mam nadzieję. Są typowe momenty transakcyjne, także za chwilę wewnątrz, w środku spotkania pokażę Wam powtarzające się układy. Układy, które pokazujemy od 2010 roku, przynajmniej niektóre z nich. Nasz projekt rozpoczął się w 2010 roku oficjalnie, gdzie mogliście śledzić już w tamtych latach pierwsze powtarzające się układy, którymi liliśmy się na bieżąco. Niektóre z tych układów, które wyglądają tutaj na instruktażowym slajdzie, słuchajcie, w ten sposób możecie zobaczyć, że slajdy, które pokazujemy od 10 lat, tych powtarzających się układów i sytuację na rynku, czyli jak wygląda pattern numer 2 przykładowo, najczęściej powtarzający się pattern na rynku. On występuje dosyć często, dosłownie w ostatnich minutach, godzinach. Na instrumencie to jest akurat złoto. Po prawej stronie mamy platformę na żywo. Tutaj widzicie, instrumenty się poruszają. Po lewej stronie natomiast mamy slajd z eurodolara sprzed lat, prawdopodobnie instruktażowy, typowy slajd, który używamy podczas szkoleń, w jaki sposób rynek spada, jak się powtarza pattern, jak zajmujemy pozycję, jak ustawiamy stop loss. Z tego wszystkiego możesz się uczyć również na profesjonalnych szkoleniach, gdzie przyspieszamy 5 lat tego typu nauki, dziesiątek tysięcy doświadczeń i właściwie inwestowanych, pompowanych pieniędzy indywidualnie, jak ktoś się uczy samodzielnie. Do czego również przejdę, za chwilę przejdziemy również do, na prezentacji. Dzisiaj jeden slajd pokażę z prezentacji, która jest w języku angielskim w projekcie, który nazywa się praktycznie identycznie Forex is Trading, czyli amerykańskim czy angielskim naszym projekcie Forex, gdzie prowadzę takie szkolenia w języku angielskim. Dzisiaj dowiesz się tego, w jaki sposób normalna droga tradingu, ile kosztuje i jak szybko możesz nauczyć się handlu, w jaki sposób. Przynajmniej w takich ramach, że tak powiem, regularnych, czy też nietypowych również, czyli jak można się wyszkolić, czy jak normalnie, ile czasu i w jaki sposób wygląda taki proces od zera do milionera, czy od momentu, kiedy patrzymy pierwszy raz na platformę, do momentu, kiedy płynnie tradujemy i zarabiamy czasami setki, czasami tysiące dolarów, zależy jakim wolumenem tradujemy. Często pokazujecie w transakcjach, które za chwilę Wam pokażę w grupie, również spojrzymy za chwilę na kilka transakcji w grupie Forex jest Trader, w grupie zamkniętej, czyli osób w naszej grupie, czy jednej z naszych dwóch grup. Jedna jest publiczna, otwarta, druga jest zamknięta, kontrolowana dla osób. Tu jest 855 członków grupy, gdzie tradują podczas naszego kursu i po kursie. Także to jest już grupa transakcyjna. Widzicie, tutaj nie ma jakichś pytań, tylko są praktycznie same przykłady transakcji. Także dzisiaj zobaczycie kilka takich przykładów z naszej grupy osób, które już tradują od jakiegoś czasu, czy mają wyniki czasami od lat. Tu jest też jeden ze slajdów, przed chwilą patrzyłem w grupie, nie tylko są typowe powtarzające się układy, czyli w jaki sposób wchodzić w te same transakcje, ale również postują tutaj ludzie, którzy przeszli taki kurs, tak jak Rafał, kilka lat temu, zaawansowany kurs Forex, także usłyszycie też troszeczkę o tym. W drugiej części zajęć, czy pod koniec zajęć dla osób, które zostaną wystarczająco długo, żeby zobaczyć te przykłady transakcji i to, co wy oferujecie w swoich slajdach, czy w tym właśnie czasami, tak jak Damian, troszeczkę bardziej zaawansowane techniki,
które również pokazujemy na profesjonalnych kursach, czyli wiedza w ogóle 10 lat do przodu w porównaniu do tego, co możesz spotkać na YouTubie, czy nawet w szkoleniach brokerskich, czy innych kwestiach, czyli bezpośrednio wiedza z domu tradingowego i z dwóch dekad doświadczeń na rynku papierów wartościowych, na rynku kontraktów terminowych i na rynku Forex. Ludzi, którzy mają doświadczenie na świecie tego typu, no właśnie za chwilę powiem, gdzie możesz spotkać takich ludzi, czy z jaką częstotliwością, tak? Bo nie jest to częste, także jest to bardzo niszowa wiedza, a osoby, które postują tutaj, zobaczcie, to są osoby tak jak Jolanta, które dosłownie przystąpiły do kursu tydzień czy dwa tygodnie temu, do pełnego kursu mentoringowego na żywo, czyli bardzo elitarnego kursu. Tego typu kursy kosztują, no właśnie, tego też się dowiesz, jaka jest wartość merytoryczna tych kursów i ile one kosztują w praktyce. A w drugiej połowie zajęć będziecie mieli możliwość skorzystania z przyspieszenia takiej wiedzy w trzech kursach w pigułce, które są przecenione o 73%, czyli można je wykorzystać czy zakupić dosłownie w symbolicznej cenie, no normalnie najprostsze nawet szkolenie mentoringowe czy powiedzmy pełniejsze szkolenie Forex kosztuje co najmniej około kilku tysięcy złotych, na rynku angielskim jest to co najmniej około 6 tysięcy złotych, tak? 6 tysięcy dolarów, przepraszam, w walucie US dolar. Także dowiesz się troszeczkę więcej o tym, w jaki sposób przyspieszyć taki proces o kilka lat dla osób, które są zainteresowane na koniec tych zajęć. Również na końcu zajęć, jak mamy chwilę czasu, czasami na początku pokazuję jakieś elementy mojego życia, rozmawiamy o Meksyku, rozmawiamy o tym, co się dzieje aktualnie w moim życiu, czy gdzie przebywam, czy z kim przebywam, czy pokazuję jakieś śmieszne zdjęcia, czy szczegóły tego, co się dzieje tutaj na południu Meksyku, czyli na Wybrzeżu Karaibskim. Tutaj takie śmieszne zdjęcie, które wkleiłem, jak siedzę ze znajomymi gdzieś w hotelu, a przy okazji opowiadam różne historie, co się dzieje, czy co wklejam tutaj na naszym, czy moim Facebooku, czy możecie zobaczyć nierzadko moich najfajniejszych przyjaciół, czy ludzi najpiękniejszych dosłownie na świecie, jakich spotykam, tak jak tutaj ten koleżka, który przechodził, a tutaj moja koleżanka i kolega, być może powiem o nim parę, tutaj jeden z ulubionych moich hoteli na plaży, gdzie czasami wpadamy coś zjeść, także usłyszycie troszeczkę o takich historiach na koniec. A to, dlaczego tutaj jesteście dzisiaj, to są przykłady transakcji. Czasami po zajęciach takich webinarowych słyszę głosy, że coś tam nie pokazaliśmy, czy zabrakło czasu i tak dalej. No dzisiaj będzie to typowy model transakcyjny. Także za chwilę pokażę, jak wyglądają właśnie układy, jak wejść w rynek, jak, dlaczego ustawiamy stop loss, w jaki sposób to jest powtarzalne, patrząc przez pryzmat kogoś, kto robi to 10-20 lat. Bo pryzmat po prostu spojrzenia na rynek z takim doświadczeniem jest całkowicie inny niż jak patrzyłem na rynek pierwsze 2-3 lata, gdzie to było chaotyczne, gdzie to było niepewne, gdzie wydawało się trudne, gdzie było to skomplikowane, gdzie wchodziłem w rynek za późno, za wcześnie, rynek odwracał i tak dalej, także to były setki i tysiące transakcji, które wykonywałem na co dzień. Codziennie wykonywałem od kilku do kilkunastu transakcji, co zabierało z reguły 8, 10 godzin, 6 godzin podczas pracy w banku, mając otwarty komputer z boku, a później w domu transakcyjnym, czyli w domu tradingowym, to było 8, 10 godzin pracy każdego dnia, czasami odrobinę dłużej. Póki człowiek nie osiągnie wolności finansowej czy wolności takiej lekkości transakcji, wtedy traderzy wpadają na jak długo? Jak myślicie, to jest pierwsze pytanie do was. Tutaj widzę, postujecie dalej Dortmund, Holandia, Londyn. Jak myślicie, traderzy, którzy już przeszli takie szkolenie w domu tradingowym, czy tradują płynnie, jak myślicie, ile godzin spędzają w biurze? Czyli o której przychodzą godzinie i ile godzin spędzają w biurze? Jak myślicie? To jest pytanie do was, jako taka ciekawostka. Za chwilę ja oczywiście odpowiem na to pytanie. Na stronie internetowej prowadziliśmy konkurs. Słuchajcie, prowadziliśmy konkurs. Próbuję wam tutaj pokazać, gdzie ten konkurs był. Już chwileczkę otwieram to, co się dzieje i tutaj był konkurs, patrzcie. Tutaj konkurs, czy strategia, jak pogodzić trading z pracą na etacie i mówiliśmy, że rozrosujemy dosłownie dwa kursy, takie jak pokazuję tutaj, gdzie są dostępne na koniec spotkania, można skorzystać, mamy 20 tego typu pakietów, także one rozejdą się w przeciągu 2-3 dni, jest krótki, dosyć ograniczony czas na skorzystanie, tego typu promocja trwa 3
4 dni, ilość miejsc jest ograniczona i pierwsze dwa miejsca losujemy, czy rozlosowaliśmy, tutaj Mateusz, nasz menedżer projektu, zobaczcie, napisał mi, kto wygrał, komu udostępniamy tego typu kurs i jest to Mateusz Misztak, gratulacje, oraz Alicja Blank, czy takie przynajmniej jest imię na Facebooku tutaj wasze, tak? Czy tak widnieje? Także ja mógłbym tutaj przejść, gdzie ten komentarz dokładnie się pojawił, czy jak nastąpiło rozlosowanie, ale tutaj gdzieś w tych komentarzach po prostu, gdzie braliście udział w zabawie, te osoby się pojawiły i Mateusz tutaj się zajmuje tym, żeby do spotkania to było już rozlosowane i przydziela dostęp wam. Także te dwie osoby, proszę, odezwijcie się na maila czy na Facebooku do nas, tak żebyśmy otrzymali do was od was wiadomość, jaki macie adres mailowy. Mateusz przydzieli wam dostęp do profesjonalnego kursu, o którym, czy właściwie trzech kursów w pigułce, o czym usłyszycie na koniec zajęć. Także patrzę na czacie, co postujecie. Okej, fajne wpadły rozmowy na czacie, komentarze. Paweł mówi 12-14 godzin, traderzy. Oskar 3 godziny, Paweł około 4 godzin na dobę, Wojtek 6, Lila 3 godziny. To są odpowiedzi tutaj wasze na czacie, które spływają. Dawid 3 godziny, Paweł 10-12, 2-5. Dwie godziny. Powiem wam i grupa ludzi, którzy postuje tutaj 10-12 godzin, macie rację, i ci, którzy 3 godziny postują, macie rację, bo na początku, podczas szkolenia w domu tradingowym, spotkamy ludzi, którzy muszą siedzieć 8, 10, 12 godzin przykuci do ławki, natomiast po tym, jak się człowiek rozgrzeje i już zarabia konkretne prowizje przy handlu kontraktami, no właśnie, za chwilę o tym powiem, to są, słuchajcie, są 3-4 główne sposoby, w jaki sposób można nauczyć się tradować. Zanim przejdziemy tutaj do poszczególnych transakcji, pokażę wam dokładnie, jakie bardzo ciekawe momenty były dzisiaj, wczoraj, czyli co się dzieje w praktyce. Tak? Natomiast na początku, w jaki sposób można nauczyć się handlu ogólnie? Czy tak jak ja zaczynałem na giełdzie papierów wartościowych w latach 90., kupiłem pierwsze akcje, później w 2005 roku zacząłem tradować na rynku Forex bardzo intensywnie, w 2009 roku przeszedłem do firmy tradingowej, żeby douczyć się jeszcze więcej, cokolwiek brakowało mi w praktyce, tak, a czegoś tam zawsze brakowało mi, takie miałem wrażenie, bo jak człowiek nie zarabia strategicznie co miesiąc pieniędzy, to po prostu trzeba stanąć przed tym faktem i powiedzieć sobie, okej, najwidoczniej czegoś mi jeszcze brakuje, tak? Albo być może jest masa wiedzy, o której nawet nie słyszałem, nie wiem. I rzeczywiście w praktyce w domu tradingowym douczyłem się kilku bardzo ważnych kwestii. Także pierwszym takim sposobem, w jaki sposób można się nauczyć tradować, to zatrudnić się trading company, czyli w domu tradingowym, co ja nazywam po prostu firmą tradingową, czy domu tradingowym, tak? W międzyczasie mam do was pytanie na czacie kolejne, tak żebyście się nie nudzili. Jaki czas spędzacie już z rynkiem? Jaki macie czas styczności z rynkiem? Czy jest to tydzień, gdzie spoglądacie na wykres, czy 3 lata? Zapostujcie na czacie, tak żebym miał jakąś świadomość, w jakiej jesteśmy grupie dzisiaj na webinarze, bo czasami jest to większość ludzi, którzy są 7 lat, 4 lata na rynku, a czasami jest to większość początkujących osób, także postujecie 1, 2 lata, 1 rok, 3 miesiące, 5 lat. Dużo z osób, które nas śledzą, z racji tego, że jest to niszowy i profesjonalny projekt, dużo osób, które trafiają do naszej grupy, mają doświadczenie 2, 3 lat, 5 lat, 7 lat. Mam na myśli obserwacji, tradingu i tak dalej, tak? Duża część osób również jest tydzień czy pierwszy miesiąc. Wtedy można powiedzieć, najszybciej możecie akcelerować, bo nie straciliście 3, 5, straciliście w cudzysłowie, tak jak ja, ucząc się gdzieś w różnych częściach świata, czy w różnych stronach internetowych projektu, nie tracicie czasu, tylko z tygodnia pierwszego czy pierwszego miesiąca możecie akcelerować dosłownie 5 lat do przodu dosyć szybko, tak? Po co to wszystko robicie? No, wystarczy spojrzeć na wyniki kursantów, którzy zarabiają często kilkaset dolarów dziennie, często jest to przedział 700 1200 dolarów w przeciągu dnia, czyli 2-3 transakcji w przeciągu jednego dnia. Angelina pisze, jeszcze nie zaczęłam. Dobre. Pozdrawiam serdecznie. Także wracając do tematu, pierwszym takim sposobem, który przychodzi mi do głowy, to zatrudnić się w firmie, która ma takich traderów operujących już, ma kierownika sali, który będzie pomagał, czy będzie pilnował cię, jak tradować, i ma konkretny system szkoleniowy, który nierzadko zajmuje 3 miesiące czasu. Jak myślicie, ile kosztuje taki proces
kiedy musimy, no ja akurat ze Szczecina musiałem przeprowadzić się do Warszawy, czyli kosztowało mnie to czas, musiałem pozostawić pracę w Citibanku w Szczecinie, miałem dobrze płatną, lukratywną i sukcesywną pracę, która mi się już troszeczkę znudziła wtedy i przeszedłem do firmy tradingowej w Warszawie, potrzebowałem pieniędzy na to, żeby się przeprowadzić tam, żeby żyć kilka miesięcy, bo przez kilka miesięcy wiedziałem, przez kilka tygodni nie będę zarabiał milionów na szkoleniu tradingowym w firmie, tak? Tylko dopiero to pokażę, czy zacznę zarabiać pierwsze tysiące złotych, pierwsze tysiące dolarów prawdopodobnie, tak? Takie były moje myśli, taki był proces. Szkolenie trwało 3 miesiące, ale jest to jeden z najprostszych sposobów. Po prostu chcesz się nauczyć, jak reperować silnik, czy jak zmienić koło w samochodzie, iść do warsztatu mechanicznego, zatrudnij się z dobrym mechanikiem, z dobrym, nie z jakimkolwiek. Po tygodniu, po miesiącu będziesz wiedział dokładnie, jak to robić, no tylko zajmuje to troszeczkę czasu, trochę pieniędzy. Jak myślicie, ile tego typu proces kosztuje ogólnie? No bo nie potrzebujesz środków na inwestycje na własnym rachunku, bo dostaniesz pieniądze od domu tradingowego. Nieduży wolumen, ale pieniędzmi domu tradingowego będziesz handlował. Dlatego oni będą stali nad tobą i troszeczkę będą patrzyli, jak tłuczesz te kontrakty, jak tradujesz i będą cię też stresowali. W lewo, w prawo, za szybko, za wolno, po łapach, tak? I tak dalej. Dosłownie czasami facet stoi nad tobą i patrzy, co robisz, jak w drugiej klasie podstawówki, co wcale nie jest fajne notabene, przynajmniej w niektórych firmach. Paweł postuje 10-15 tysięcy złotych. No ja myślę, co najmniej. Mnie kosztowało to kilkadziesiąt tysięcy, czyli 20 tysięcy lekko na początek, żeby wynająć mieszkanie, żeby się przenieść, żeby zagwarantować sobie życie co najmniej na 3-5 miesięcy, gdzie może nie będę zarabiał kokosów podczas szkolenia, czy zacznę właśnie pierwsze transakcje wykonywać sukcesywnie. To był trading company, czyli proces, jaki ja przychodziłem, tak? Drugi sposób, w jaki sposób można nauczyć się tradować, to zatrudnić się na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, w Londynie, w Nowym Jorku, czyli bezpośrednio źródła, gdzie kontrakty terminowe są tradowane i akcje, czyli bardzo klasyczny trading kupna, sprzedaży akcji. Do tego, żeby wykonywać tego typu zawód, potrzebujesz egzamin państwowy, maklera przykładowo brokerskiego, czyli maklera w skrócie, żeby zatrudnić się w firmie i operować tego typu transakcjami. I tutaj jest drobny czy duży minus, nie wykonujesz transakcji dla siebie, milionowych czy tysięcznych transakcji, tylko kupujesz, sprzedajesz akcje dla klientów. Czyli jesteś bardzo blisko tematu, ale to nie jest indywidualny trading, nie zarabiasz pieniędzy dla siebie, tylko kupujesz, sprzedajesz akcje dla klientów, widzisz, co się dzieje na rynku, nie możesz tradować na podstawie licencji z reguły na swój rachunek, czyli nie możesz wpływać na rynek, ale w praktyce nie wiem, czy mogę mówić, czy to jest taki domysł, że ludzie robią to jakoś na boku. Ja nigdy się z tym nie spotkałem, także sorry, ale domyślam się, że brokerzy, którzy pracują na giełdach, wykonują też jakieś transakcje, domyślam się, poboczne na rachunkach, nie wiem, znajomych, czy rodziny, czy jeszcze w inny sposób, tak? Czerpiąc nierzadko duże czy znaczące profity z transakcji, które się przewijają przez ich ręce, przez duże instytucje, które składają zlecenia, ale rzadko jest to trading na własny rachunek, czy że wykonujesz transakcję, ok, rynek spada, chcę zarobić 1000 czy 10 tysięcy dolarów w przeciągu 30 minut czy 2 dni, podejmuję transakcję, odbieram zysk, tak? Rzadko się to zdarza w takim wydaniu na giełdzie przykładowo towarowej czy giełdzie papierów wartościowych, tak? Trzeci model, który jest stosunkowo długo zaangażowany czasowo, wszystkie te procesy wymagają czasu, tak? W modelu przykładowo numer 2, trading floor, czyli na giełdzie papierów wartościowych, no musisz przejść państwowy egzamin, musisz się przygotować do niego, to zajmuje tygodnie, miesiące czasu, musi być on zdany, później musisz znaleźć pracodawcę, musisz się dostać tam do pracy, musisz wykonywać dobrze swoje obowiązki i tak dalej, także zajmuje to miesiące czasu, czy czasami lata przygotowań, tak? Trzeci natomiast sposób nie wymaga żadnych formalnych przygotowań czy certyfikatów, jest to indywidualny trading na własnym koncie, czyli po prostu otwierasz rachunek własny i kolokwialnie mówiąc tłuczesz kontrakty, tradujesz, co zajmuje około 5 lat tego typu nauka. Po 2-3 latach tego typu nauki na własnych rachunkach, gdzie po drodze
wysadzasz konta często o wartości $1000, czasami jak ktoś więcej pieniędzy wpłaca na początku, nie wiedząc jak tradować, to czasami zdarza się, że to są konta wielkości $10,000 wysadzone w powietrze. Wysadzanie w powietrze to jest techniczny termin ze Stanów, tak, który zapożyczyłem, czyli po prostu nie do końca wiemy jak tradować i zamiast pomnażać to konto na 2, na 3, na $10,000, po prostu z $1000 po kilku czy kilkudziesięciu tradach czasami zostaje 150 na koncie. Tak wygląda trading ludzi, czy nas wszystkich, kiedy zaczynamy tradować, tak? Po latach ja pokazuję, jak z $1000 raptem kilkoma transakcjami osiągamy wynik $1600 i $2000 na koncie, czyli można pomnożyć to konto o 100%, dosłownie na przestrzeni 3, 4, 5 tygodni handlu, co dalej pokazuje, jak jesteś z troszeczkę większym wolumenem już na rynku, czyli masz konto $10,000, też możesz je pomnożyć w taki sam identyczny sposób. To są właśnie powtarzające się układy, które za chwilę poznasz troszeczkę bliżej na platformie na żywo, tak? To jest takie małe wprowadzenie na razie. Także indywidualny trading zajmuje dziesiątki tysięcy złotych czy dolarów i zajmuje kilka lat czasu. I to nie godzinę handlu, czasami sobie wejdę na platformę, zobaczę, kliknę coś, tak? Tylko to był mój trading 6, 8, 10 godzin z wykresami podczas gdy pracowałem w banku, podczas gdy miałem na to czas w domu, podczas gdy miałem 25 lat i całe życie było przede mną, no wciąż całe życie jest przede mną, ale nie jestem już nastolatkiem albo studentem, także mój czas bardzo liczę teraz, bardzo liczę każdy rok czy każdy miesiąc, jak jestem zaangażowany w jakiś projekt, tam gdzie mogę to przyspieszam kilka lat czy kilka miesięcy do przodu albo specjalistą odpowiednim, albo odpowiednim kursem, know-how, umiejętnością, odpowiednimi ludźmi, czy odpowiednimi koneksjami, czy i to mogę wam podać masę przykładów, jakie rzeczy w życiu przyspieszam, począwszy od rezydencji czy paszportu w Meksyku, poprzez handel na czy zakładania kont brokerskich, czy pomocy ludzi, którzy pracują, czy asystentów, czy asystentki, która wykonuje część kwestii za mnie, tylko po to, żebym mógł troszeczkę przyspieszyć niektóre procesy, tak? Czy zarobić jeszcze więcej pieniędzy w czasie, nie marnując czasu na drobne rzeczy, no ale to jest jakaś, to jest jakieś przejście na przestrzeni miesięcy, lat ogólnie handlu. Kolejny sposób, w jaki można się nauczyć handlować, to spotkać profesjonalnego tradera. Gdzie się to dzieje, jak myślicie? Gdzie można spotkać profesjonalnych traderów przede wszystkim? Bo ja mimo tego, że operuję 12 lat profesjonalnie w branży, spotkałem może kilku profesjonalnych traderów w moim życiu, tak naprawdę. Kilku. Przez kilku to mam na myśli dwóch, trzech, czterech. Z czego jeden trader to był fajny facet, taki starszy pan ze Stanów, przyjechał nas szkolić i na giełdzie towarowej w latach 70-tych, 60-tych już tradował, także ma 40 lat doświadczenia na chicagowskiej giełdzie towarowej i nie tylko, od półtorej dekady czy dłużej, od dwóch dekad mieszka na Hawajach i dalej traduje, przynajmniej odkąd ja go znam, wciąż. Można spotkać w domu tradingowym właśnie poszczególne osoby, a poza tym jest to na tyle niszowy temat, że na stronie internetowej tak naprawdę można kogoś poznać czy odwiedzić, czyli nawet nie fizycznie, bo w życiu nie spotkasz takiego człowieka fizycznie, czy ja też rzadko prowadzę szkolenia stacjonarne. W Polsce prowadzę tego typu szkolenia dla domu tradingowego i dla domów brokerskich. To zdjęcie, które widzicie po prawej stronie, to jest jedno z takich szkoleń w TMS Brokers, gdzie w ciągu poszczególnych lat, jak przyjeżdżam do Polski na wakacje, spędzić 3-4 miesiące w kraju podczas letniego okresu, prowadzę szkolenia stacjonarne właśnie dla domu tradingowego czy domu brokerskiego. Są to szkolenia w pigułce albo szkolenia od A do Z. W domu tradingowym z reguły jest to szkolenie od A do Z, czyli 2 tygodnie taki proces przechodzimy po 3 godziny dziennie, dzień w dzień. Także jest to dużo nauki, ale od pierwszej godziny zaczynamy tradować. To nie są wykłady teoretyczne, tylko od pierwszej godziny pokazuję powtarzając się pattern i od razu zaczynają tradować. Ja tylko spoglądam, co dalej robimy i tłumaczę, jak odczytujemy czyste wykresy. Także to jest takie wprowadzenie. Każdy z tych procesów kosztuje z reguły od kilkudziesięciu tysięcy złotych, kilkudziesięciu tysięcy dolarów na przestrzeni lat wzwyż. Jeden z procesów, jeżeli jest szansa, czy macie szansę dokonać tradingu z profesjonalnym traderem, czy w profesjonalnym domu tradingowym, jest to jakieś przyspieszenie. Na naszych kursach można przyspieszyć tą naukę dosłownie o 3-5 lat samodzielnego wysadzania kont w powietrze, mówiąc wprost, czyli po prostu tradowania na własnym rachunku
gdzie na początku nie są to zyskowne trady, nie muszą być stratne, ale nie jest to większy zysk, mam na myśli pomnażania kont na 100, 200, 300% na przestrzeni tygodni. Tak? Na początku wydaje się to nieco bardziej skomplikowane, czy temat jest na tyle zaawansowany, że co najmniej kilka szczegółów trzeba poznać. Także dzisiaj skoncentrujemy się na trzech mechanicznych szczegółach tego, na co patrzymy w praktyce. Bardzo prostą kwestią, którą objaśniam na webinarze na żywo, którą od razu możesz zastosować z bezpłatnego webinaru, przenieść ją na swoje rachunki, czy na próbę handlu, co najmniej na rachunkach, na demo, co polecam, tak? Także z otwartych i bezpłatnych webinarów polecam tradować mikrokontraktem, czy na demie, nie wykonywać większych transakcji, nauczyć się, dlaczego pierwsza fala spadkowa, intensywna fala spadkowa powoduje nierzadko występujący pattern, czyli powtarzający się układ po polsku, pattern powtarzający się układ, tak jak tutaj, po większej fali spadkowej, układ, który jest realizacją zysku tych sprzedawanych kontraktów, tych sprzedawanych pozycji, czyli inaczej kolekwialnie mówiąc, obstawiając spadki, dokonując sprzedaży, tu jest inny pattern notabene, za chwilę do tego przejdziemy, dokonując sprzedaży w tych momentach, w którymś momencie zamykamy pozycję, czyli realizujemy zysk i to jest ten moment. Po tym momencie często dokonujemy kolejnej sprzedaży, czy my, czy kolejni traderzy, którzy widzą, co się wydarzyli. To jest moment, który się powtarza, jeden z pierwszych momentów, który zaobserwowałem na platformach na żywo, dosłownie na przestrzeni pierwszych tygodni, miesięcy, lat, kiedy tradowałem, tylko przez dłuższy czas nie do końca byłem w stanie emocjonalnie i technicznie zapanować nad tymi momentami, czyli jak wejść w rynek, jak wykonuje się test, tutaj ten moment, tak? W jaki sposób ustawić stop loss, czy on powinien być tutaj, czy powinien być w tym momencie, czy powinien być troszeczkę wyżej, czy może powinien być tam, a może w ogóle tutaj po wejściu w rynek bardzo, bardzo ciasno, która z tych odpowiedzi 1, 2, 3, 4 ma sens, czy 5? To jest pytanie do Was. Zaznaczyłem tutaj kilka krzyżyków. Niektórzy z Was są już na kursie czy po kursie, słuchajcie, mentoringowym czy pełnym, a wpadacie na webinary, także zobaczycie za chwilę odpowiedzi na czacie. Spływają już odpowiedzi Kamil, Paweł. Jaka jest poprawna odpowiedź? Oczywiście nie ma jakiejś ultimate, uniwersalnej, najwyższej odpowiedzi, że za każdym razem jest to prawda, bo każdy przykład case, właśnie do tego również służy trading na żywo i nauka tego w praktyce, tak, żeby wyjaśnić kilka szczegółów, kiedy są wyjątki od danej reguły, ale mówię paradoksalnie książkowo, tak, przez książkową wiedzę to nie mam na myśli tej, która jest w książkach, bo z książek się tego niestety nie nauczymy, ja się nie nauczyłem tego z książek i ty pewnie też nie, bo taka książka musiałaby mieć 1500 stron, nie drukują takich książek, tak, sam stop loss omówiony mógłby być w jednej książce, a książki z reguły są jakimś takim ogólnym pojęciem o handlu, czy jakiejś historii, czy kilku wykresów technicznych, jakieś pomysły, tak? No takie ogólne zbiory, które nikomu jeszcze nie wyprodukowały żadnej ilości pieniędzy na koncie realnym. W praktyce mojej książkowej, a znam co najmniej kilka książek dobrych odnośnie handlu, ale to jest bardzo początkowy, basicowy materiał. Zawsze. 5 piszecie, 1, zależnie od strategii, 1 lub 2, 1, 2. W miarę poprawna odpowiedź to jest ten moment 3 albo nawet 4 w niektórych przypadkach, tak? Także w niektórych przypadkach jest to również 1, ale to są właśnie te różnice, kiedy omawiamy już transakcyjne, także możliwe do tego troszeczkę przejdziemy. Wy możecie śledzić również, przypominam, nasze momenty transakcyjne w grupie, może podam link do tej grupy. Na niektórych webinarach pokazuję link do grupy zamkniętej, czyli tych momentów transakcyjnych ludzi, którzy już tradują. Wklejam link dla osób, które nie są w tej grupie, czy nie mają dostępu, czy normalnie nie miałyby dostępu, bo nie uczestniczą w kursie. Także to jest taki drobny bonus dzięki temu, że wpadliście na spotkanie. Podaję Wam link do tej grupy, gdzie normalnie, jeżeli ktoś nie uczestniczy w kursie na żywo, czy profesjonalnym na wideo, nie mamy dostępu do tej grupy. Natomiast na niektórych webinarach podaję Wam link, także zaakceptuję dzisiaj wszystkie osoby, które na webinarze przystępują. Mam dobry mikrofon, dziękuję bardzo. Mam prawie że studyjny mikrofon, w miarę dobry, także fajnie, że mnie dobrze słychać. Piszecie na czacie, że dobrze słychać, także czasami mamy rozmowy dookoła świata z różnymi ludźmi.
i rzeczywiście słyszymy się tak, jakbyśmy byli w pokoju obok, czy tak wyglądają też profesjonalne zajęcia. Tylko na zajęciach profesjonalnych już podczas pierwszej godziny pokazuje, ok, takie są przyczyny, wchodzimy w rynek w tym momencie, ustawiamy stop kilka i kilka pipsów powyżej linii wsparcia oporu, tak żeby nas nie wyczyściło za szybko. Także przejdźmy do tych kilku powtarzających się układów, czyli z czym mamy do czynienia na aktualnej platformie, tak żebyście zobaczyli troszeczkę, jak, chciałem powiedzieć, łatwo wygląda trading z perspektywy omówienia tutaj kilku transakcji, ale możemy też w łatwy sposób omówić, jak na ten moment wygląda, czy ten rynek będzie spadał, czy będzie rósł. Oczywiście w jakimś prawdopodobieństwie. Czy ten rynek przebija wsparcie opór, będzie rósł, czy będzie spadał? Oczywiście z jakimś prawdopodobieństwem. Bo tutaj ten wykres pokazuje, że nie ma siły wzrostowej, co bardzo łatwo można wytłumaczyć na tym przykładzie. Wystarczy spojrzeć okiem kogoś, kto widział to około 12 tysięcy razy i wie, jakie jest prawdopodobieństwo po prostu dalszych rozgrywanych pozycji na tym przykładzie. Tak? Także może zaczniemy tutaj od tego pierwszego wykresu. Zobaczcie, jakie mamy tutaj piękne fale spadkowe. Bardzo łatwo odnieść się do tego, typowa, bardzo interesująca fala spadkowa, to jest pierwszy moment. Jeden z najczęściej również powtarzających się patternów, to jest pattern numer jeden. Czyli wyglądał w ten sposób, tego uczysz się na kursie, na profesjonalnym kursie od razu poznajesz 6 takich patternów, znaczy od razu, no w kolejnych filmach instruktażowych, o tym powiem troszeczkę w drugiej części zajęć, czyli właśnie w jaki sposób w 3 potężnych kursach poznajesz 6 zwycięskich powtarzających się układów, jak tradować na danych, jak na żywym wykresie, tak jak ja teraz pokazuję, jak analizujemy falę, a także jak dynamikę ceny na dany moment, czyli nie tylko historycznie, bo historycznie każdy mógłby omówić wykres, każdy, kto ma jakieś większe pojęcie o wykresie, mógłby omówić, co miało sens, co nie miało sensu, ale uczymy się również na żywo, w jaki sposób dany moment, jakie ma prawdopodobieństwo, dlaczego niektóre momenty są takie dobre, a inne są tak słabe i dlaczego później nic nie wychodzi niektórym i twierdzą, że rynek jest zły albo broker ich oszukał, tak? No trzeba wiedzieć po prostu, gdzie wchodzić w rynek. Często po tych momentach mocnych spadkowych mamy realizację zysku, to jest właśnie pattern numer jeden, czyli taka flaga, w książce to się nazywa flaga, tylko na tym kończy się książkowa wiedza z reguły w tych książkach, tak? Że pokazują, że jest flaga, ale nie ma żadnego modelu transakcyjnego, czyli gdzie, jak wchodzimy w rynek, co się dzieje na wsparciu oporze, jak trzymamy, czy wychodzimy z tej transakcji, gdzie ustawiamy stop loss i jak przestawiamy go na zero. Czyli brakuje całego miąższu transakcyjnego, bo ci ludzie, którzy piszą książki albo nie mają pojęcia o transakcjach, czyli właściwie nie wiem, czemu piszą książki, albo po 2 rozdziałach książki zdają sobie sprawę, że mogą przekazać jakąś bardzo, bardzo, bardzo bazową wiedzę w tych książkach, bo jakby mieli rozpisać chociażby 3 transakcje, przykłady w tej książce, to to, o czym ja mówię na webinarze w ciągu 10 minut, to by zajęło 1500 stron, a to jest zaledwie 3, 5, 10 minut webinaru, który nawet nie jest profesjonalnym szkoleniem, tylko jest zbiorem takiej szybkiej wiedzy ad hoc, żeby dać wam pojęcie, w jaki sposób otwieramy transakcje. Także czekamy na moment wybicia z patternu numer 1, czyli tych momentów, które mogą być transakcyjne. Teraz, czy to jest dobry moment wybicia z tego patternu, czy on jest wystarczająco dynamiczny, inaczej pytam, albo na szkoleniu na żywo, czyli w profesjonalnych kursach, pytam w skali od 1 do 5, gdzie 5 to jest mocny, fajny, dynamiczny ruch, 1 to jest słaby, taki padaczkowy, marazmowy ruch, czasami w środku nocy, który nie wskazuje na wejście w rynek ani mocne uderzenie. Jak myślicie, w skali od 1 do 5, z jakim do czynienia mamy charakterem tej fali? Ja tutaj pokazuję czat z boku, tak? 2-1 piszecie, 2-1, tak? Bardzo słaby ruch. Więc nie zawsze taki słaby ruch prowokuje nas do wejścia w transakcję. Jak ktoś nie wie, o której godzinie powinniśmy handlować i z jaką siłą ruchu, a to są 2, 3, 4 podstawowe rzeczy do połączenia w handlu, no to będziemy wykonywali dziesiątki, setki transakcji, które będą kosztowały nas właśnie te setki, tysiące dolarów, o których mówiłem na początku, jak uczymy się handlować. Zobaczcie, tego typu ruch na dole wskaźnika widzicie datę i godzinę, 23:00, 22:30. Co podejrzewałem, dlatego mówię wam, że jeżeli widzimy taki słaby ruch, to nierzadko wskazuje to godzinę po zamknięciu giełd, typu 18:00, 19:00, środek nocy. To nie oznacza, tak jak pytacie później na szkoleniach, czy w środku nocy nie ma interesujących transakcji. Są, jak najbardziej.
ale one muszą rozgrywać się w takiej świecie ciekawej, spadkowej, mocnej, dynamicznej. To nas, tak jak tutaj, to nas zachęca do wchodzenia w rynek, do wykonywania transakcji. Także co próbuję tobie powiedzieć, znając dwa, trzy czynniki, które od razu możesz wskaźnikiem określić, zobaczcie, ta duża świeca czerwona, zobaczcie, która jest godzina, najechałem na tą świecę, widzicie godzinę na dole, jest data i godzina, 15:30, środek dnia, giełdy funkcjonują, Stany właśnie się otworzyły w Stanach Zjednoczonych, środek dnia w Londynie, otwarcie giełdy w USA, boom, mamy spadek, typowe wyłamanie ze wsparcia oporów, także jest to kolejny moment transakcyjny, tak? W międzyczasie, jak macie pytania, ja mówię dosyć szybko i poruszamy się do przodu. Tutaj napisaliście zero, siła fali spadkowej tutaj, zero. Słusznie, lepiej ocenić coś za słabo niż za mocno, że ktoś powie, że o, to jest 3, 4, 5, wchodzę w rynek, później się okazuje, że rynek idzie bokiem, albo w ogóle odwraca do góry, nie przynosi zysku. Tak uczymy się właśnie na przestrzeni 2, 3, 5 lat. Wyobraźcie sobie, ile takich transakcji trzeba się nauczyć, wykonać, wytłuc, żeby wyciągnąć odpowiednie wnioski, bo po 10-15 transakcjach możesz wyciągnąć fajne wnioski, ale one nie są statystycznie wiarygodne. Po 100 transakcjach zaczynasz widzieć, ok, powtarzało się co 10 i 20 razy w różnych kierunkach, ok, potrzebuję kolejnych 100 transakcji, żeby wiedzieć z pewnością, a to jest dopiero początek handlu wtedy. Dlatego handel po prostu jest to dosyć niszowa wiedza, ale jest to coś, gdzie jak wiesz, kiedy, jak wejść w rynek, te 20 pipsów spadku, to jest $200 jednym dużym lotem. Te 20-25 pipsów spadku tutaj, to jest $250 jednym dużym lotem, czyli nie najgorsza dniówka pracy w Polsce, czy nawet za granicą. Niektórych ludzi w pracy często urzędujących, czy pracujących ciężko, czy ciężej niż ja, na przestrzeni ostatnich 12 lat, tak? Bo wcześniej też urzędowałem normalnie w pracy, pracowałem 8 godzin w banku, później 8-10 godzin jeszcze gorzej w domu tradingowym, niewolnicza praca, tak? Także szybko podziękowałem, czy moja historia może znacie na innych webinarach, traciłem powoli czy szybko zdrowie po prostu, mając 27 lat, próbując osiągnąć miliony w tych firmach, podążając za ich modelami inwestycyjnymi, czy ich modelami prowizyjnymi, czy ich modelami pracy, czy ich modelami szefostwa czasami, które było dla mnie prymitywne, tak? Firma, która przynosi miliony czy setki milionów rocznych, a masz nad sobą superwizorów czy dyrektorów, gdzie od razu młody człowiek przychodząc taki jak ja widzi szereg nieprawidłowości, które można by poprawić bezpłatnie w przeciągu tygodnia. Bezpłatnie, to znaczy bez żadnych kosztów w firmie, bez zwalniania, zatrudniania ludzi można by poprawić w przeciągu tygodnia czasu, tak? Przykładowo nasz superwizor na sali jeden był jakimś ex-wojskowym i podchodził do monitorów, gdzie tradujesz, masz trzy monitory przed sobą i obok kolegę i kolejnego, takie ściśnięte dosyć stanowiska z przestrzenią, ale blisko siebie, podchodził i zaczynał wydzierać się na ludzi w ciągu dnia, jak oni tradują, czy że znowu ktoś wszedł w jakąś pozycję nie taką, tak? To był nasz supervisor, a menedżer sali, czyli młody, fajny chłopak, który może miał ze 30 lat wtedy, młody, fajny chłopak o wysokiej kulturze osobistej, który nie tylko był w stanie wytłumaczyć, jak funkcjonują te wykresy, tak jak ja staram się wam pokazać dzisiaj, jak wykonujemy te fale spadkowe i dlaczego to wykres spada, to był menedżerem sali i nie miał nic wspólnego z nami w procesie szkoleniowym, czyli ani nie podchodził do nas kontrolować, ani nie pokazywał nam, jak tradować, tylko bezpośrednio nad nami mieliśmy jakiś buraczy system superwizora, któremu wydawało się, że jest w latach 80. w stanie wojennym w jakiejś milicji obywatelskiej, tak? I próbuje wszystkich, za przeproszeniem, pałować, tak? Dosłownie rzecz ujmując, bo tak to wyglądało. Po pracy w domu tradingowym dwie osoby zgłosiły pozwy do sądu, zresztą, które wygórały, o nie molestowanie w pracy, tylko jak to się nazywa po polsku, możecie mi pomóc na czacie, jak to się nazywa, jak pracodawca używa prawie siły fizycznej, czy używa agresji w pracy, co jest niedozwolone prawnie? Mobbing, tak, tak. Także jeden z moich kolegów, który siedział obok mnie dosłownie, który pracował trochę dłużej niż ja w domu tradingowym, dwa pozwy przeciwko firmie zgłosił zaraz po tym, jak zrezygnował z pracy. Jeden pozew był o mobbing, a drugi o niewypłacone nadgodziny świąteczne i inne, gdzie zmuszano nas do pracy po 10-12 godzin, od 7 rano do 19 czasami, również święta, tak?
czyli jak był jakiś czwartek, czy wtorek, czy piątek świąteczny, Londyn jest otwarty, my siedzimy, tradujemy, tak? A to jest święto jakieś obligatoryjne, wszyscy mają wolne, a my siedzimy w domu tradingowej, handlujemy. Także nie każda firma, słuchajcie, czy nie każdy dobry proces na rzecz szkoleniowy, bo nauczyłem się tam wielu ciekawych rzeczy, nie każdy proces, że tak powiem, był życiowo dla mnie słuszny czy fajny, tak? Także można zrobić to na pewno dużo lepiej. Paweł pyta się na czacie, czy ta osoba dana w firmie zapłaciła, czy firma. Wiesz co, nie wiem, Jack, to Jack pytał, nie wiem, Jack, czy to firma zapłaciła. Ja domyślam się, że to firma wypłacała pieniądze, bo firma odpowiada za menedżera, czy superwizora, czy kogo zatrudnia, także to był pozew nie przeciwko pracownikowi, który cię mobbinguje, tylko przeciwko firmie. Czyli jak dyrektor cię mobbinguje gdzieś w banku czy gdziekolwiek w biurze, to nie składasz pozwu przeciwko niemu, tylko przeciwko firmie, że doprowadza do takiej sytuacji, czy pozwala na to, tak? Bo to jest z reguły jawne. Także Paweł pisze, niewiele się do tej pory zmieniło, co pracujesz w takiej firmie, czy w innej, czy w firmie tradingowej, czy może w tej samej firmie, o której mówię, o której nazwy nie będę wspominał, tak? Chociaż też zastanawiałem się, czy nie złożyć pozwu. Ale słuchajcie, po to, żeby dla mnie, po to, żeby wygrać 20 tysięcy złotych, pozywając firmę, jeżdżąc do sądu, wzywając świadków, ja po prostu stwierdziłem, 20 tysięcy złotych, to ja sobie zrobię w miesiąc, tak? Zostawiając ten cały vibe, przeszłość, czy jakieś tam błędy, nawet nie moje, czyjeś, w spokoju. Także taka jest propozycja z mojej strony. Skupić się na pozytywnej stronie życia. Także to jest jeden z procesów, który ja przeszedłem w domu tradingowym, tak? Drugi proces, jaki przechodziłem, to individual trading account, czyli na swoich rachunkach, tak? Jedyne, co czego nie robiłem z tych czterech, to nie tradowałem jako bankier czy makler na giełdzie bezpośrednio, krzycząc tam, wymachując papierami, że chcemy kupić tyle tych akcji czy innych kontraktów, jak na filmach czasami widzicie, chociaż nie tak to wygląda w praktyce w dzisiejszych czasach, myślę, tak? Te czasy już troszeczkę minęły, chociaż wciąż są takie giełdy. Dzisiaj jakbym miał szansę, to zgłosiłbym się do kogoś, kto nas spokojnie jest w stanie pokazać. I to sam oferuję, bo to jest to, czego mi brakowało przez całe tamto życie, dekady, gdzie przechodziłem tego typu procesy, gdzie kosztowało mnie to dziesiątki tysięcy złotych, czyli stosunkowo niedużo, bo niedużo pieniędzy inwestowałem, niedużo pieniędzy miałem, ale kosztowało mnie to bardzo dużo czasu, nerwów, także wiedziałem, że zmienię swoje życie, co widzicie może dzisiaj na zdjęciach, także po prostu... Wtedy Jack pisze tutaj, za dużo zarabiasz, strata czasu. Ja wtedy nie zarabiałem jeszcze tyle pieniędzy w latach 2000. Także po prostu wtedy dla mnie 20 tysięcy, no to były jakieś pieniądze, które, no wiadomo, nie wiem, mogłyby pomóc mi w czymś, czy w jakimś tam budżecie, tak? Czy fajnie mieć po prostu pieniądze, tak? Paweł pisze, siostra od do niedawna pracowała w jednej z takich firm, o której wspomniałeś. Tak, możliwe, to dlatego piszesz, że niewiele się zmieniło do tej pory, tak? W niektórych z tych firm, bo są firmy, tak jak w Londynie, jedziesz tradować, przykładowo uczyć się, jak tradować ropę, więc to jest całkowicie inny, słuchajcie, instrument niż ten, który pokazuje, ale wykonuje te same ruchy. Tu jest złoto, tu jest ropa przykładowo i mają tam masażystę w pracy, nikt cię nie mobbinguje, raz w tygodniu masz masaż, czy podczas pracy nawet, tak? Czy po pracy, także firma po prostu bardziej świadoma, są też takie doświadczenia piękne w pracy z ludźmi, czy w różnych branżach. Ja po prostu dzielę się jakimś swoim doświadczeniem, co łatwiej zrobić, czy jakie procesy ja przechodziłem w życiu, nie zawsze one były najbardziej optymistyczne, ale wszystko dobre, co się dobrze kończy, także na koniec zajęć zobaczycie kilka zdjęć, czy tego, jak wygląda moje życie właśnie dzisiejsze, czy właściwie od 2012 roku żyję w Meksyku, czy pokazuję, w jaki sposób spędzamy czas, czy co się dzieje w moim życiu, czy gdzie gdzieś tam dojechałem, zaszedłem, czy czego szukałem w życiu, tak? Także ta historia jest nieco dłuższa i rozpoczęła się w latach 80., później była kontynuowana, ale drobnymi krokami, także... Z perspektywy biznesu patrzę, jak te kroki przyspieszyć o 5-10 lat, żeby nie pedałować w tym samym miejscu albo nie wiosłować pod prąd, krótko mówiąc. Także bądźcie czujni. Piotr pisze złoto downtrend. Tak, to jest kolejny instrument typowy, który chciałem wam pokazać. Tu jest najwięcej ciekawej akcji na złocie. Po pierwsze mamy typowy powtarzający się pattern. Tu jest drugi powtarzający się pattern. Tu jest pattern numer dwa. Tu jest pattern numer jeden,
Tu jest pattern numer 6 i pattern numer 2 ponownie. To jest kilka patternów pod rząd, czyli kilka możliwych otwieranych pozycji. Są to pozycje podobne do raptem jednego slajdu, który ja pokazuję, tych slajdów instruktażowych czy pozycji na rynku. Więcej pokazujemy czasami podczas godziny ćwiczebnej, tak? Pokazuję kilka układów. Jak mamy już odpowiednie doświadczenie po pierwszej godzinie lekcyjnej, drugiej godzinie, tak? Przechodzimy już do konkretów. Także bardzo fajny moment transakcyjny. Jak widzicie, fala, jakość spadkowa, jaka jest jakość fali spadkowej tutaj wybicia z tego patternu numer 1, czyli z flagi od 1 do 5, jakbyście mieli określić jakość tej fali spadkowej, czyli tego, co potencjalnie nas interesuje w pierwszym momencie uderzenia. Patrzę na odpowiedzi na czacie. Śmiało, zgadujcie. Jak nie wiadomo, to zgadujcie, bo to jesteśmy tutaj, żeby się bawić. 3, 5, 5, 4. Dawid pyta, jeżeli mogłem zapytać, ile masz lat? W 82 roku się urodziłem dokładnie, pod koniec 82 roku. Także pod moim okiem, czy przy mojej okazji, jak byłem dzieckiem, pojawiła się giełda papierów wartościowych. Pierwsze transakcje w wieku 13 lat wykonałem, dosłownie o wartości około 1000 zł za sprzedane jakieś sprzęty, które miałem. To było takie moje hobby. Później przez wiele lat nic się nie działo w tym temacie u mnie jakoś, bo nie zarobiłem jakichś pieniędzy na giełdzie z pierwszymi transakcjami, kupując akcje giełdy Dębicy w 1995 roku. Nie udało mi się zarobić jakichś pieniędzy, więc kilka lat był to taki spokojny temat, a później znowu wróciłem do tego i akcerował, tak? 5, 4, 4, 5. Na pewno jest to interesująca 3-4 fala, bym powiedział, spadkowa. Czy porównając do tego, co się dzieje ogólnie wszędzie, fala, możemy powiedzieć, że jest to 5 w porównaniu do tego wszystkiego, co się dzieje. Czyli bardzo interesujący moment do zajęcia pozycji, jak rynek boomuje ze sprzedażą i widzimy, że ta realizacja zysku po tej sprzedaży jest kontynuowana tutaj. Ze stop lossem kilka pipsów i kilka pipsów powyżej wsparcia oporu, z czego jak pierwszy ruch wykonuje się 20 pipsów w dół, od razu możemy ten stop loss przestawić na zero. Sorry, jak wchodzimy w rynek, w tych obszarach, tak, jest wejście w rynek, stop loss jest tutaj, jak rynek przesuwa się w dół, mamy pierwsze zyski, stop loss przestawiamy na zero, czyli w moment wejścia w rynek transakcja nie może przynieść straty, w najgorszym wypadku na zero jest zamykana, tak, większość tego typu transakcji. Tutaj natomiast mamy typowy pattern numer 2, po drodze również pojawił się ten cień, co często mówi o danych, czyli jak rynek spadł, nagle agresywnie się cofa. Co to znaczy dane? Słuchajcie, osoby, które są pierwszy raz z nami, troszeczkę cierpliwości, bo to jest temat zaawansowany lata do przodu w tradingu często. Co to znaczy dane? Co to znaczy dane? O giełdzie za chwilę wrócimy, o moich zainteresowaniach i życiu za chwileczkę, dobra? I czy inwestujemy w akcje? Dlaczego na 20 pipsów? Do tego za chwilę wrócimy też, tak? Spekulacje. Jaki interwał? To jest H4 przykładowo interwał, tak? Tak, o danych nie musicie dużo wiedzieć na ten temat, bo nikt, nawet z ludzi, którzy tradują, często nie wie wiele o danych, taka jest prawda. O danych dowiecie się więcej w szkoleniu, gdzie pokazuję wam dla osób, które są zainteresowane, żeby nie przegadać całej godziny czy półtorej o tylko transakcjach, to co próbuję wam pokazać dzisiaj, cały proces szkoleniowy, kursy, ogólnie w Stanach Zjednoczonych przeciętna cena kursów i to nierzadko o średniej wartości merytorycznej, to jest około 5-10 tysięcy dolarów przeciętna cena kursu, mam na myśli pełnego. Kursy w Polsce, które prowadzimy, w przeszłości kosztowały około kilkudziesięciu tysięcy złotych, tak? Czyli 15-30 tysięcy złotych, mam na myśli pełny kurs, jaki można przejść od A do Z, również ze wsparciem na żywo. Natomiast dla osób, taki kurs prowadzimy notabene. W styczniu co roku jest taki 3-miesięczny kurs mentoringowy, który kosztuje blisko tej ceny. Czyli można nauczyć się całego procesu, przejść w całości, pełny proces decyzyjny, jak wchodzimy w rynek, jak wyglądają powtarzające się układy. Natomiast część z was jest dopiero tydzień, miesiąc na rynku, więc nie każdy może chce przejść cały proces od A do Z, albo nie każdy ma 30 tysięcy złotych, żeby wejść w rynek odpowiednią wiedzą, przygotowaniem i nie marnować 5 lat
poszczególnych czy setek transakcji na realnych kontach swoich, żeby dojść do tego, co ma sens, a co nie ma sensu. Taka jest często prawda, czy to jest często fakt. Co jak zaczynacie tradować, to widzicie w praktyce, że ok, myślałem, że przez 3-6 miesięcy nauczę się tego, tak jak ja kiedyś myślałem, a praktyka pokazuje, że po 3-6 miesiącach dopiero się rozgrzewamy, tak? Dobrze, ale rozgrzewamy się. Także słuchajcie, żeby przyspieszyć naukę co najmniej o 3 lata w praktyce, mamy 3 kursy, 3 potężne kursy, 3 w jednym. Kursy o wartości 5,5 tysiąca złotych, to są, każdy z kursów jest o wartości 1500 zł. Plus jeszcze są dodatkowe bonusy, co razem tworzy wartość 5,5 tysiąca złotych dosłownie. Również z dostępem do grupy naszej zamkniętej na Facebooku. Również z dostępem takiej wiedzy, jak pokażę Tobie w skrócie, jak wygląda checklista, czyli proces decyzyjny, jak podejmujemy decyzję odnośnie wchodzenia w rynek, jaki jest trend, jakie są wsparcia, jakie są dynamika ceny, już jak znasz powtarzające się układy, ale jeszcze są dodatkowe czynniki, które racjonalnie po prostu trzeba na nie zerknąć, jaka jest godzina handlu, czy nie jesteśmy na wsparciu oporu, czy jest to szansa, czy jest to zagrożenie, tak? I później rozwija się to w bardzo konkretny moment, czy trading kuli śnieżnej, gdzie wykonujesz coraz więcej transakcji na kilkadziesiąt, na kilkaset dolarów, co jak przejdziemy do katalogu szkoleniowego, czy jak pokazuję na zajęciach transakcje klientów, są to dziesiątki, setki transakcji tych samych, często są to transakcje spadkowe, typowe, zobaczcie pattern numer 2, który dzisiaj pokazywałem, są to wasze trady na przestrzeni różnych ludzi i lat, gdzie prowadzimy projekt, często są to identyczne właściwie transakcje, tak, na których stosunkowo jak już wie się, jak identyczną transakcję powtarzać, to staje się to bardziej proste, nieskomplikowane, tak. Osoby, które są z nami od lat w projekcie, czy tradują, to jest flaga, o której dziś właśnie wspominałem przed chwilą, tak, czyli ta sama flaga, którą rysowałem, bicie z flagi, co widzieliście i momenty transakcyjne, to jest właśnie moment, gdzie Krzysztof zastosował tego typu technikę trochę wcześniej, tak? Omawiamy też, kiedy taka transakcja otwarta jest wcześniej, a kiedy otwarta jest na czas. Tu nie widzimy, jak szybko dynamika ceny podążała. Może ten rynek bardzo szybko spadł i dobrze Krzysztof otworzył transakcję na podstawie dynamiki ceny. Czyli kolejny czynnik, którego na slajdzie nigdy nie zobaczysz, ani w żadnej książce, a czego możesz się nauczyć na żywo, tak? To są transakcje i setki dolarów ludzi, którzy często dziennie wykonują jedną, dwie, trzy transakcje, czyli nie jest to bardzo dużo pracy, a prowadzi to do pewnej czy pełnej niezależności finansowej, czyli tego, w jaki sposób pokazuje ci już wyniki, dlaczego niektórzy właśnie mają po kilkaset złotych czy kilkaset dolarów te transakcje, a nie tradują na jakichś mikrokontraktach po kilka złotych, tylko pokazują już konkretne wyniki finansowe, czyli to, co można osiągnąć w praktyce. To jest efekt, można powiedzieć, no teraz już wieloletniej naszej pracy, ale to samo ja pokazywałem już po kilku latach mojej pracy i doświadczeń tradingowym i kilku, kilkunastu latach doświadczeń na GPW, czy giełdzie akcji w Warszawie oraz na rynku Forex, po prostu przechodząc te wszystkie procesy samodzielnie. Także tego typu kursy mamy jedynie 20 pakietów, które nie kosztują 5 tysięcy, tylko dosłownie symbolicznie można 3 kursy kupić, które posiadają wszystko to, o czym dzisiaj mówię. Jakie są najczęściej powtarzające się paterny, 6 tych układów, tak? Akurat ten jest pierwszy pattern, to jest pattern numer 2, czyli pierwszy pattern, drugi pattern, to jest akurat pattern numer 5 czy 6. Także wszystkie te 3, jeden, drugi, trzeci pattern, który tutaj pokazuję, wszystkie zawarte są akurat w szkoleniu. Akurat te, które dzisiaj pojawiły się na wykresach. Również ćwiczymy dynamikę ceny, także jest to bardzo konkretny pakiet tego, co się dzieje, gdzie otrzymujesz 6 powtarzających się układów, to jest to szkolenie tutaj w Kaflu i przykłady transakcyjne. Uczysz się, jak na danych, czyli w jakich godzinach tradować na danych, także może nie czekać cały dzień na właściwy moment, ale o 14 jak wychodzą dane i co się powtarza w tych momentach, tak? Bardzo konkretne szkolenie z przykładami transakcji oraz jak tą całą wiedzę z tych dwóch szkoleń ćwiczymy, tradując na żywym wykresie i na symulatorze. Na żywym wykresie i na symulatorze, który przyspiesza ruch świec z faktycznych wykresów przeszłości, czyli dynamikę ceny uczymy się 3, 10, 12 razy szybciej, bo tutaj zobaczcie, wolno się porusza wykres, tak? Jakbym mógł go przyspieszyć, to byście zobaczyli, że tutaj
wykres może osiągnął swój momentum spadkowy i zaczyna dochodzić do realizacji zysku, ale wciąż jest spadkowy, czyli wciąż prawdopodobieństwo jest zdecydowanie jeszcze takiego troszeczkę padaczkowego, mizernego, ale spadku może też się przerodzić większą akcelerację cenową. To o tym, co mówi dynamika ceny na ten moment, bo za 3 minuty ta dynamika może się zmienić cenowa i wtedy podejmujemy inne akcje, czy to, co należy. Tym się różni trading od przewidywania, czy czystej analizy technicznej, że trader podejmuje akcje w danym momencie, a nie przewiduje wykresy. Także tutaj w tych trzech kursach uczy się, w jaki sposób podejmować akcje w danym momencie, który następuje, a nie przewidywanie, nie wróżenie i tak dalej. Tym się zajmują analizy techniczne, analitycy techniczne w bankach. Także to wszystko pokazuje wam, co jest dostępne podczas promocji, która trwa 3 kursów w jednym, tak to się nazywa, bo to są 3 kursy w pigułce. To nie jest pełny mentoring na żywo o wartości 30 tysięcy złotych, tylko są to 3 kursy w pigułce z nagranych zajęć, z przykładów transakcji, które są dołożone do tego wszystkiego, ale jest to co najmniej 3 lata po prostu w pigułce. Ta promocja trwa dosłownie 3 czy 4 dni, także lub do wyczerpania miejsc. Także mamy 18 miejsc na ten moment. Zobaczymy, czy te miejsca zostaną wyczerpane 2, 3 czy 4 dni. Także dla osób, które są zainteresowane, czy myśleliście o tym, żeby tradować i przejść taki proces od A do Z, ale żeby nie było to dziesiątki tysięcy złotych czy dolarów, przynajmniej na ten moment, przysyłam wam link, możecie skorzystać, zająć sobie miejsce. Czy są już osoby, które przeszły szkolenie profesjonalne u nas dzisiaj? Czy są osoby, które są po profesjonalnym kursie? Piotr pisze, dane to mała płynność i duże ruchy. Zgadza się. Sens jest. Co to za kursy dla średnio zaawansowanych? Czy te kursy, o których mówię dzisiaj, czyli 3 kursy w pigułce, to są kursy dla początkujących i średnio zaawansowanych na pewno? Czyli dla osób, które nie przechodziły jeszcze u nas kursów żadnych albo przechodziły niektóre czy inne kursy, tak? Ale każdy kurs u nas jest zaawansowany, tylko pokazuje to w prosty sposób, nieskomplikowany, tak jakby ktoś dopiero zaczynał tradować, ale no to jest wiedza od razu z transakcji rynków, także najwyższy poziom, można powiedzieć, zaawansowania przy próbie niekomplikowania tego, czyli pokazując w prosty sposób, tak? Publikacja informacji ekonomicznych, piszecie. Tak, to jest jedno z szkoleń w tym pakiecie 3 w 1. Ile jest omówionych układów w szkoleniu? 6, Paweł, jest 6 omówionych układów z 12 ogólnie dostępnych, które pokazujemy, ale tak naprawdę potrzebujesz 2-3, żeby sukcesywnie tradować, potrzebujesz 1 czy 2 układy, które powtarzają się kilka razy dziennie na różnych instrumentach, tak? Że nie potrzebujesz 6 czy 12, 20 układów, potrzebujesz znać dobrze 1 dobrze, tak? Także Paweł pisze, że kupiłem wcześniej kurs Zwycięskie Układy w pigułce, jestem zainteresowany day trading oraz symulacją. Jest możliwość dodania innego zamiast Zwycięskie Układy? Tak. Jeżeli ktoś już korzystał z naszych szkoleń i z jednego z tych 3, 1, 2, 3 korzystał osobno w takiej czy innej cenie, to jedno z tych szkoleń możesz wymienić na inne na naszej stronie, które znajdziesz w zakładce profesjonalne szkolenia, tak, na wideo. Czyli to już sobie poradzisz, jak możemy wymienić tobie, tak? Zmienić jedno z tych 3 na takie, którego jeszcze nie widziałeś. Także jasne, nie ma problemu, tak? Co jeszcze? Karol, przeszedłem kurs początkujących. Super. Teraz pora zrobić odważny krok do przodu. Tak, słuchajcie, w prezentacji po angielsku, której całej nie będę wam pokazywał, na czym polega cały trading, bo to by zajęło 2 godziny dzisiaj, czy jak wyglądają wyniki poszczególne i tak dalej, ale jest jeden ważny slajd, od którego powinniśmy zacząć. Jeden ważny slajd, od którego powinniśmy zacząć. If not now, then when? Jeżeli nie teraz, to kiedy? Za rok, za miesiąc? Pomyślę o tym tydzień i z tego tygodnia budzimy się w 2026 roku, czasami w takim samym punkcie, czasami w trochę lepszym punkcie, tak, w życiu. Czasami w dużo gorszym punkcie w życiu, tak? Jeżeli nie teraz, to jest jeden z moich ulubionych cytatów. Jeżeli nie teraz, to kiedy, tak? To kiedy? Czasami sobie mówimy tak, później, albo zastanowię się, tak? No akurat w tym przypadku ta promocja trwa jedynie 3-4 dni, także nie ma czasu, żeby się zastanawiać, ale próbuję wam pokazać moją perspektywę,
w jaki sposób znalazłem się na Karaibach w 2012 roku, nie wczoraj, nie przeszczoraj, nie pół roku temu, tylko 8 lat temu, tak? Pokażę wam kilka historii z mojego życia aktualnych. Lila, ja kupiłem ten podstawowy dziś, super. A, miałem wam wkleić link, tak? Przysyłam wam link bezpośrednio do możliwości zakupu, jest 18 miejsc, czas start. Dzisiaj podejrzewam, zejdzie kilka, być może nawet kilkanaście miejsc, pakietów, także w momencie jak 20 czy 18 miejsc zostanie wykorzystanych, po prostu link do płatności na tej stronie nie będzie już funkcjonował. Link był do płatności, czyli w jaki sposób z tego skorzystać, jest gdzieś tutaj na dole, podejrzewam, z reguły, jedziemy w dół, 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 jest kup teraz, 1500 zł polskimi płatnościami przerwy 24, albo można kliknąć w logo PayPal, co jest napisane, i przekieruje cię do płatności PayPal 1490 zł, tak samo. Także w ten sposób od razu można skorzystać z kursu i on jest od razu dostępny automatycznie w zakładce Moje Kursy, także od razu otrzymujesz dostęp do tych kursów w środku, od razu jest to przejrzyste i widoczne. Mateusz, na jakich instrumentach skupić się na początku? To jest dobry teraz czas na pytania też wcześniej, jakbyście mogli powtórzyć, bo wszystkich nie pamiętam. Znaczy pamiętam, ale jest kilka pytań, które zadawaliście, tak? Fajnie, jakby się powtórzyły. Na jakich instrumentach skupić się na początku? Na początku skupiamy się na euro-dolarze, bo to najtaniej kupisz sprzedaż i ma najmniejsze ruchy. Płynne ruchy, tak? Jakbyś zaczynał tradować na złocie, to ruchy są bardzo duże, czyli zobaczcie, ten ruch, przykładowo, o którym mówimy, żebyście mieli pojęcie, o czym mówimy, ten ruch to jest 246 pipsów, czyli 246 dolarów mini lotem, czyli taką małą pozycją, albo 2400 dolarów jednym dużym lotem, tak? Zaledwie ten ruch nieduży. Ten drugi ruch, 125 pipsów, czyli 1250 dolarów jednym dużym lotem, to nie jest duża pozycja, tak? To jest jeden ruch. Podczas jeden z ruchów trzech, podczas jednego dnia na jednym instrumencie. Okej, pytania. Krzysztof tutaj pisze, co pisze ci jeszcze? Krzysztof Den Hack. Ja jestem w trakcie kursu 3 w 1. Super. Paweł, który pattern jest najlepszym prognostykiem na sukces? Paterny nie są, Paweł, prognostykiem, nie prognozujemy, tylko czekamy na sygnały. Tego nauczy się na szkoleniu. Czyli to nie jest prognoza, że pattern wystąpił, to tak, trzeba wejść tutaj w rynek, tylko jakość oceniamy i dynamikę ceny, czy w ogóle ten moment następuje wyłamania. Tym się różni trading od przewidywania, co z reguły, jak zaczynamy tradować, nie jest to profesjonalny handel jeszcze, to uczymy się przewidywać, czyli w ogóle idziemy nie w tym kierunku, dlatego zajmuje to z reguły kilka lat, tak? Więc ja proponuję skorygować od razu te możliwości na odpowiedni tor, tak? Jack, jak tam złapałeś miejscówkę w Meksyku? Okej, to jest super pytanie, czyli moja historia, jak trafiłem do Meksyku. Szukałem fajnych miejsc na świecie, gdzie mogę pojechać na zimę, przezimować gdzieś, tak? Wpisałem raz w Cancun w Google i wyskoczyło coś takiego. To jest zdjęcie, które widziałem pierwszy raz w Cancun, czyli jak wygląda Cancun, tak? Czyli jak zobaczyłem coś takiego, to mówię, okej, to jest chyba to, tak? Nie widziałem czegoś tak pięknego nigdy w życiu i mówię, to jest to. I w praktyce nie wiedziałem, jak się potoczy moje życie. W praktyce tutaj żyłem na jednej z takich wysepek koło morza przez kolejnych 6 lat. Jak pojechałem tam, to po prostu zostałem w Meksyku, nie wróciłem już do Polski nigdy, tylko na wakacje, tak? Wracam do Polski, odwiedzić rodzinę i tak dalej. Tu jest kilka zdjęć, także to tak bardzo telegraficznie jest w skrócie historia, jak, dlaczego Cancun, czy można by tutaj opowiadać oczywiście dużo dłużej, żeby nie powiedzieć godzinami, tak? Także Janek, zakupiony, dzięki, tak. Ta promocja, przypominam, jest tutaj kilkanaście dostępnych kursów, także domyślam się, że 2-3 dni, góra 4 dni będzie trwała, jest ograniczona czasowo, chyba że miejsca się wcześniej skończą, także jak można klikać ten klawisz, to znaczy, że jeszcze są miejsca, czy jest to możliwe wykupienie, bo automatycznie dostaniesz dostęp w moje kursy od razu, tak? Czyli automatycznie zostanie przydzielony tobie dostęp. O czym jeszcze mieliśmy mówić?
W 1995 roku kupowałem akcje pierwsze. Właściwie to były tam. Akcje kosztowały 63 zł wtedy, jakoś tak, dębicy. Za 1000 zł to ile ja mogłem kupić tych akcji? No nieważne, ile akcje kosztują, po prostu był to pakiet akcji za 1000 zł. To tak jakbym dzisiaj kupił za 5-7 tysięcy złotych pakiet akcji. Taki to był pieniądz wtedy, tak? Te 1000 zł powiedzmy. I nie udało się na tym zarobić, także. Ale miałem wtedy 13 lat, także wiedziałem, że jeszcze być może wszystko przede mną, tak? Także to były takie pierwsze akcje. W latach 2000 kupowałem pakiety akcji po 20-30 tysięcy złotych. Czyli poszczególne pakiety akcji kupowałem już 5, 10, 15, 20, 30 tysięcy złotych. Czyli tutaj gdzieś śledzimy na stoku, często WIG20, czy poszczególne akcje, czy co się dzieje tutaj w PGNiG, to wszystko śledziłem na bieżąco. Jak dobre, bardzo dobre spółki spadały, bez sensu, bez jakiegoś znaczenia, to wtedy je kupowałem, bo rynek był w dużej hossie, więc podczas dużej hossy, jak coś spada bez sensu, a ma niesamowitą dużą wartość, to wiadomo, że obojętnie, czy to będzie godzina, czy dzień, czy dwa, one wrócą do swojej ceny, czy jeszcze strzelą do góry. Także w ten sposób zarobiłem podczas hossy, ale hossa się skończyła w 2008 roku i trzeba było pomyśleć, co dalej. I wtedy intensywnie tradowałem już na Forexie, tak? Bo wiedziałem, że to jest przyszłość. Wiedziałem, że nie możemy tradować tylko na wzrosty i liczyć na giełdę papierów wartościowych i patrzeć na te dane codziennie, tak? 3 miliardy tego, prezes się zmienił tam, fundamenty takie i inne. No to jest fajne, jak ktoś to lubi. Ja to bardzo lubię, ale to jest też męczące, bo codziennie musisz śledzić dane, tak? Codziennie musisz śledzić dane tych spółek, czy ktoś tam czegoś nie zrobił, nie pierdnął w odpowiednim kierunku, niezmieniany jest prezes za miesiąc, o czym ty nie wiesz i ceny nagle akcji lecą na łeb, na szyję. Co jak wiesz, jak tradować analizę techniczną, to widzisz to na wykresie, jak lecą na łeb, na szyję i wchodzisz w odpowiedni moment rynek, nawet nie wiedząc, że prezes ma się zmienić albo firma poniosła straty czy straciła jakieś kontrakty, które miała dostać rządowe w tym roku na 5 miliardów złotych, a nie dostała ich, więc akcja spadła 10% danego dnia. To widać na wykresie, to się nie ukryje, więc wystarczy śledzić wykresy. O tym mówi analiza techniczna, czy historia mojego handlu, tak? Piękne, wspaniałe miejsce, ok. Pokaż, Michał, checklistę jeszcze raz. Tak wygląda checklista, piszecie na czacie, pokaż checklistę jeszcze raz. Te godziny handlu są z jednym z współczynników, ruch dzienny i tak dalej. Trzeba to poznać w praktyce troszeczkę, tak? Sama checklista jest dobra, ale trzeba poznać to w praktyce. Jak znalazłeś Cancun? Musiałeś o nim wiedzieć. O Cancun słyszałem w Stanach, czyli w Stanach Cancun to takie miejsce na spring break, czyli wielkanocne święta, żeby się wyrwać gdzieś na zimę. Więc tak słyszałem o Cancun, że tam są, jest jakaś impreza, jedna wielka libacja w Cancun, tak? Więc nie miałem pojęcia o Cancun, nie wiedziałem, że to jest w Meksyku. Przeciętny Polak ma takie pojęcie jak i ja wcześniej o Meksyku, czy Hondurasie, czy Belize, czy jakichś tam krajach na końcu świata. Znamy je z pocztówek i tak dalej. Oni takie same pojęcie mają o nas. No my trochę większe, bo uczymy się geografii, jesteśmy wykształceni. Ale nie miałem wielkiego pojęcia o Meksyku, co się dzieje, tak? W ogóle. Także co jeszcze tutaj? Czy może być mocna świeca, ale powolna, bez danej miki ceny? Może być, tak. Zdarza się czasami, Paweł, taka sytuacja. Czy wkład o wartości 1000 zł wystarczy, żeby zacząć pracę na giełdzie? Po twoim kursie oczywiście. Tak, na początku wystarczy 500, kilkaset złotych, żeby tradować mikrokontraktem i mini lotem. To już są transakcje na dziesiątki dolarów dziennie często i więcej. Także wystarczy. Nieduży wkład finansowy, tak? Także Paweł, jak zabezpieczasz majątek przed inflacją? Ja nie mam praktycznie żadnego majątku w formie gotówkowej. Ja kupuję nieruchomości i ziemię. I dla mnie inflacja nie istnieje. Poza tym najlepszym zabezpieczeniem przed inflacją jest podwajanie swoich przychodów. Więc jednego miesiąca roku zarabiasz 20-30 tysięcy, a kolejnego roku zarabiasz 50. I wtedy pokazujesz, że tak powiem, niekulturalnie środkowy palec rządowi i inflacji, tak?
No bo inflacja z 30 tysięcy tobie się robi 25 realnie tej gotówki, jeżeli byś tę samą zarabiał miesiąc w miesiąc, tak? Po 30 tysięcy miesięcznie, to za rok jest to 25. A jak zarabiasz 50, no to wciąż jesteś do przodu, tak? Czyli to jest moja dewiza na życie. W ten sposób pomijam inflację, a w praktyce to jest kupowanie złota, nieruchomości, ziemi, czy faktycznej wartości czegoś, co ma faktyczną wartość, tak? Kamil, jestem zainteresowany twoim szkoleniem. Mogę napisać do ciebie, aby zadać pytanie? Tak, możesz zadać pytanie na michał@forexjesttrader.pl, tak? Kamil, można link. Paweł, tradujesz kryptowalutami? Tak. Mogę wam pokazać konto, że tak powiem, na którym pokazuję demonstrację. Bitcoin, głównie to mnie interesuje, jeżeli mówimy o handlu kryptowalutami, tak? Czy nie skaczę po jakichś małpich kryptowalutach, przy których wczoraj jeszcze nie było, a dzisiaj mam jakieś dobre osiągi, także do tego możemy zajrzeć za chwilę, tak? Do kryptowaluty. Co jeszcze? Matt przesłał tutaj jeszcze raz link do szkolenia 3 w 1, z którego możecie skorzystać, czyli o tym, o czym dzisiaj mówimy dodatkowo, a ja podałem link do maila, czy adres mailowy. To, co na końcu chcę wam pokazać, to kilka historii z mojego życia, czy z kim ostatnio spędzam czas, dobra? Bo to jest najbardziej ciekawe dla mnie. Wszystko to, co robię od lat, czyli jak mój tato by powiedział kiedyś, czy dzisiaj, czy w ogóle, czyli po prostu zapierniczam od kilku lat, chociaż no, w porównaniu do ludzi, którzy ciężko pracują, to ja pracuję 3, 4, 5, 6, 8 godzin dziennie, to nie jest ciężka praca, tak? Ani nie szafluję łopatą gdzieś w rowie, pocąc się, także nie jest to ciężka praca w porównaniu do kuli ziemskiej, co się dzieje, tak? Tutaj możecie poznać moją opinię na temat tego, co się dzieje z koronawirusem, czy tego, co się ogólnie dzieje. U nas nie ma takiego problemu jak koronawirus, co pokazuje, na czym polega ta sytuacja, czy na czym nie polega. Nie będę wdawał się w dyskusję bardziej, że tak powiem, tak? Ale nic się nie dzieje, wszyscy spędzamy czas, tak jak widzicie, tańczymy. Ja z przyjaciółmi wszyscy pijemy z tych samych szklanek, czy czasami trzy osoby podają sobie papierosa, Bóg wie, co robili wcześniej. I nie mamy żadnych problemów, ani nikt z moich znajomych ani nie był chory, ani ja też nie choruję. Ale to jest częścią innej historii, dlaczego ja przykładowo nie choruję. Tutaj akurat kilka zdjęć wkleiłem. To, co próbuję wam pokazać tutaj wcześniej, to mój koleżka. Dwa miesiące temu przyjechał do Tulum. Wszystkich zna już w Tulum. Po prostu ludzie go tak kochają. On po prostu zatrzymuje się i rozmawia ze wszystkimi. Ludzie go tak kochają. Jak ja przyjeżdżam na plażę, bo mieszkam teraz w dżungli, tutaj mieszkamy na plażę w jednym z tych ośrodków, to jak przyjeżdżam na plażę, to on już ma gotową listę imprez w różnych grupach z Tulum, po prostu gdzie go ludzie zapraszają. Czyli przyjeżdżam tylko na plażę i on mówi: Michał, dzisiaj o 21:30 idziemy tu czy tam, jesteśmy, nie? Jutro prawdopodobnie jesteśmy tam czy tam. To jest ten koleżka tutaj z jointem, sobie siedzi na plaży. Także tutaj rodzina moja zaprzyjaźniona, taka super babka, o czym może opowiem w przyszłości troszeczkę więcej, siedzą i gotują moi znajomi. I tutaj środek imprezy. Dzisiaj ten kolega nie widzi z pierwszej sprawy, dzisiaj był u mnie w domu, przez dwa dni się zatrzymał, nie widać go na tym zdjęciu go bardziej widać, w Wielkiej Brytanii, super koleżka. Organizuje taki projekt otwarcia, coś w rodzaju tak jakby resortu niedużego z siłownią, z restauracją, z jogą, z centrum życia, gdzie możesz się zatrzymać i żyć z przyjaciółmi, z biblioteką, z zajęciami marketingowymi, ludźmi, którzy są bardziej high level operacyjni na świecie, tak jak ludzi, z którymi się spotykam w różnych zawodach. Czyli bardzo ciekawi ludzie i on pozyskał projekt, który, słuchajcie, 5 bilionów dolarów z firmy, która nazywa się Virgin, czyli Richard Branson w Stanach, jeden z najbogatszych ludzi na świecie i organizuje taki projekt, będą budowali to na Ibizie, w Londynie, w Nowym Jorku, w Los Angeles, być może też w Tulum zbudują taki obiekt, także super projekt, w ogóle liczby, które przerastają mnie pod jakimkolwiek kątem, że tak powiem, niektórzy ludzie, co robią w życiu, a zwykły koleżka, taki jak ty czy ja, tak? Zwykły koleś po prostu,
który z tego projektu może odebrać prowizję 1%, a 1% do tej sumy to jest 50 milionów dolarów, jego wypłata, tak? Także podejrzewam, że ten projekt będzie się toczył 2, 3, 4 lata i będą mu wypłacali te pieniądze w transzach, domyślam się, tak? No bo jak? Chyba nie dadzą mu na dzień dobry 50 baniek, domyślam się. Nie pytałem go o to. Także tutaj w nocy to jest, to nie jest słońce, to jest zachód, to jest księżyc. To jest księżyc. Słuchajcie, gwiazdy widać tutaj na górze. Siedzimy sobie wieczorem i patrzymy się w gwiazdy. Okej. Okay. Tutaj właśnie ten koleś myje zęby, słuchajcie, na plaży. Czyli przyniósł sobie szczoteczkę, usiadł na leżaczku i sobie myje zęby. Ja tutaj z psem zaprzyjaźnionym. Jak wygląda sytuacja podczas weekendu czasami. I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, także więcej tego typu historii, czy ludzi, którzy odwiedzają mnie w Tulum z różnych części świata. Tutaj dwie siostry ze Szwecji przykładowo. W międzyczasie patrzę na czacie, czy macie jakieś pytania jeszcze. Paweł, czy wierzysz w bajki z COVID? Z COVID-em dam spokój, sami wyciągnijcie wnioski, tak? Sami wyciągnijcie wnioski. Ciężko na moich zdjęciach nawet zobaczyć ludzi w maskach, a nikt tutaj nie choruje praktycznie. Ja nie mówię, że w innych częściach świata ludzie nie chorują, czy że coś nie istnieje. Mówię tylko, że nie jest to punktem zapalnym czy zagrożenia tutaj, gdzie ja jestem, ok? Czy w moim życiu. Paweł mówi, właśnie o to mi chodziło, o te dziwne nowe krypto, czy to ma sens? Słuchajcie, wszystko ma sens, co ma sens, czy przynosi zysk. Ale dla mnie nie wszystko ma sens, także jest to taki paradoks, tak? Kamil, używasz gadu-gadu? Tak, używam gadu-gadu do rozmów biznesowych z naszym menedżerem przykładowo, tutaj widzicie. Lila, ile stopni średnia temperatury w nocy, dzień u ciebie? Około 28-32 stopni w dzień, w nocy jest to około 25, czasami spada do 20-18 stopni w przeciągu dnia, czyli chłodniej w takie zimowe, zimowe miesiące jest tak mniej więcej jak lato w Polsce, coś w tym stylu. Mariusz, czy da się pogodzić trading z pracą na etacie? Ja wszystkie pierwsze lata pracowałem w banku i tradowałem sobie cały czas, czy można też po pracy tradować, czy w wolnym punkcie życia, także na pewno można pogodzić trading z pracą na etacie, tak? Jack, jak się hiszpańskiego nauczyłeś? Hiszpańskiego nauczyłem się w praktyce, a tutaj u mnie w domu, słuchajcie, podczas jakiejś kolacji z dziewczynami, które u mnie mieszkały przez chwilę, także ćwiczymy, wieczorem ćwiczymy, czy wykonujemy, znaczy różne ćwiczenia w ogóle między w ciągu dnia, to akurat zdjęcie dla żartu, tak, ale po prostu siedzimy i ćwiczymy czasami, widzicie, tu jest mata cały czas rozłożona z kolcami, także ćwiczymy, rozciągamy się, czy ktoś siedzi, medytuje, czy jeszcze inne rzeczy, rozwój, żeby się rozwijać, trzeba mieć jakiś czas albo możliwość. Tutaj koleżanka właśnie ze Szwecji mówiła, że zdjęcie, które ma w iPhone'ie od 2 lat, wygląda dokładnie, jak z tyłu widzicie, realny obraz, przed domem u mnie, czy bardzo podobnie, tak? To zdjęcie, jakie nosi, znalazła się w takim punkcie, który wygląda identycznie jak to, co ma na zdjęciu w iPhone'ie. To taka śmieszna historia, także tutaj w jednej z restauracji pomost obok z takim jeziorkiem niedużym, z przyjaciółmi podczas kolacji. Tu jest jeden z najbardziej ciekawych ludzi w Tulum też, który jest moim kolegą dobrym. Także dziewczyny go poznały, mogły zobaczyć też ciekawych, różnych ludzi nietypowych. A tutaj jeden z hoteli, czy takich klubów plażowych. I w ten sposób, słuchajcie, toczy się życie oprócz z pracy, wszystkiego, co się żyje, tak, dzieje. Paweł, czy owoce w Meksyku smakują tak samo jak w Polsce? Nie smakuje tutaj nic tak samo, inaczej. Albo lepiej, albo gorzej, zależy jaki owoc, tak? Dużo owoców tutejszych, dużo lepiej, a owoce, które nie są tutejsze jak jabłka, to z tym znowu ciężko, tak? Żeby smakowały tak samo. Greg, od kiedy prowadzisz płatne szkolenia? Pierwsze szkolenia analizy zaczęły być, na początku były bezpłatne w 2010 roku. Także gdzieś w kolejnych latach, w roku drugim do przodu, zacząłem prowadzić szkolenia w domu brokerskim, gdzieś w 2012 roku,
czy w 2000, jakoś tak. Czyli projekt w projekcie serii powstał w 2010 roku, a szkolenia płatne zaczęły pojawiać się później, jakiś czas później, tak? Dopiero na podstawie jakichś tam doświadczeń większych jeszcze. Także słuchajcie, na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uczestnictwo w spotkaniu. Bitcoin tutaj, muszę dostosować wykres. O jest, pojawił się. Także tak wygląda wykres Bitcoina, który wykonuje te same powtarzające się układy, o których dyskutujemy dzisiaj, w tych samych momentach. Pattern numer 2 i strzały do góry, typowe wybicia z flagi do góry, czyli odwrotny pattern, który dzisiaj pokazywałem na webinarze, który wyglądał w ten sposób, tak, spadkowo. Tu jest taki odwrotny wzrostowo, ale z bardzo dobrą dynamiką ceny, także to jest sztuka, złapanie na wzrost takiego patternu, jest on dwa razy trudniejszy niż cała reszta. Tego dowiesz się i wielu innych setek różnych rzeczy podczas szkolenia, które jest nagrane, które jest gotowe, które może być dostępne w zakładce Moje kursy, jak klikniesz kup teraz. Także zobaczymy, Mateusz będzie nasz menedżer, uaktualniał ile jest dostępnych miejsc, przynajmniej raz na dzień czy raz na dwa dni, zobaczymy, także możesz to obserwować. Dużo czasu dzisiaj poświęcam na rozmowę, Paweł mówi, tak, co jeszcze? To wszystko na dzisiaj chyba, tak? Także pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, czy wkrótce wiosna w Polsce, tak? Pamiętajcie o moim ulubionym haśle, jeżeli nie w stosunku do tego, co my robimy, to ogólnie w stosunku już do życia, jeżeli nie teraz, to kiedy? Życie szybko przelatuje. Ja się obudziłem, mając właśnie 28 lat i tracąc zdrowie, obudziłem się, jak nie teraz, to kiedy? Będę siedział z jakimiś dziwnymi ludźmi w jakiejś firmie, która mnie mobbinguje, czy zrobię coś ze swoim życiem w końcu, tak? Jeżeli nie, żeby żyć bogaciej, to ciekawiej, a najlepiej po obydwie strony, do góry, tak? Jeżeli nie teraz, to kiedy? Także pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, trzymajcie się, dziękuję osobom, które zostały z nami do końca. Jesteśmy w kontakcie mailowym, jeżeli macie pytania, piszcie śmiało, ponownie podaję adres mailowy michał@forexistrader.pl. Ja coraz rzadziej odbieram e-maile, szczerze mówiąc, bo po prostu spływa ich nie tyle, że dużo więcej, ale po prostu jestem zajęty tym, co robię, czy tradingiem, czy jeszcze czymś innym, czy życiem. Także raz na dzień, raz na dwa dni odpisuję ostatnio na te maile wszystkie, które czasami otrzymuję, ale odpowiadam na bieżąco. Także pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć, hej.